Ten samochód jest świetnym powodem, aby zastanowić się nad obecną motoryzacją, a może nawet nad przyszłością tej motoryzacji. Bo zobaczcie, Cuprę zamiast Seata wybieramy, aby poczuć sportowe emocje, aby doznać tych większych sportowych wrażeń z jazdy. A model Born to samochód tylko i wyłącznie elektryczny. Czy to da się w ogóle połączyć? Zapraszam na test. Cześć wszystkim, z tej strony Kamil, witam w kolejnym materiale na kanale. Zakładam, że większość z Was zna historię Cupry. W takim telegraficznym skrócie, kiedyś wyglądało to w ten sposób, że mianem Cupra nazywane były sportowe odmiany Seatów. Następnie Cupra została wydzielona jako odrębna marka, która dzisiaj radzi sobie naprawdę świetnie. Nie wiadomo, czy w ogóle nie zastąpi Seata. Natomiast cały czas kojarzona jest z tymi właśnie sportowymi doznaniami. Jak w tym wszystkim odnajduje się w pełni elektryczny model Born? Sprawdźmy może na początek, ile tego sportu jest w samych cyferkach i na papierze. Zaglądamy pod maskę. I znajdujemy tu silnik elektryczny o maksymalnej mocy wynoszącej 231 koni mechanicznych. Samochód wyposażono też w większą baterię o pojemności 77 kWh. Prezentowana Cupra rozpędzi się maksymalnie do 160 km na godzinę, a pierwsza setka pojawi się na liczniku po upływie równych 7 sekund. No dobra, 7 sekund. Czy to jest wynik kojarzący się ze sportem? No nie do końca. To jest oczywiście godna wartość, ja tego nie neguję, ale sport? Przy czym nawet jeśli przyjmiemy, że te 7 sekund to jest sportowa wartość, to taki sportowy charakter samochodu nie jest określany przez ten jeden amerykański parametr, czyli jazdy na wprost. Bo samochód o, oczywiście trochę w cudzysłowie, sportowym charakterze ma zupełnie inaczej skręcać, inaczej trzymać się drogi, ma mieć bardziej sztywny układ kierowniczy, ma dawać Wam doznania z tej szybszej, dynamicznej jazdy, a te doznania, nie oszukujmy się, muszą być też dźwiękowe. Musimy czuć, że przyspieszamy, ale też to słyszeć, bo to wszystko wzmacnia cały efekt. I oczywiście ja nie będę dyskutował z tym, że samochód elektryczny nie ma dźwięku, bo nie o to mi chodzi, ale skoro szukam sportu w tym samochodzie, a jestem już, chyba można tak powiedzieć, miłośnikiem motoryzacji starej daty i ja tego wszystkiego tutaj nie odnajduję. Mimo tego świetnego logo, tutaj, na masce, tych dodatków, tych progów, które mi się bardzo podobają, dyfuzora z tyłu w elektrycznym samochodzie, ja tego sportu tutaj zza kierownicy w ogóle nie mogę się doszukać. Tylko pytanie, czy to na pewno jest minus? Bo przecież nie każdy z nas, a pewnie większość, nie szuka sportowego samochodu. Natomiast ja w takich markach jak Cupra, które z tym sportem mi się kojarzą, tego sportu szukam. I ten wstęp skierowany jest głównie do tych z Was, którzy być może mają takie samo podejście. Dlatego podsumowując tę część, model Born, mimo tego, że to jest Cupra, ze sportem ma niewiele wspólnego. No dobra, ale skoro wiemy już, że to nie jest samochód o sportowym charakterze, mimo bycia właśnie tą Cuprą, to pora sprawdzić, co ten samochód ma nam do zaoferowania jako elektryk na co dzień. Zaczynamy od bagażnika. A ten oferuje 385 litrów pojemności, co w tym segmencie jest wartością raczej przeciętną. Chociaż plus za schowek pod podłogą bagażnika, ale zobaczcie, co się dzieje, gdy przeskoczymy na kanapę. Przypominam, że mam 182 cm wzrostu i naprawdę nie spodziewałem się, że znajdę tego miejsca tutaj tak dużo. Born z zewnątrz nie wygląda na jakiś duży samochód i też nie jest dużym samochodem, ale kompletnie nie dotykam kolanami do fotela kierowcy. Mały minusik za miejsce na stopy, bo tutaj nie było już tak dobrze, ale ogólnie miejsca jest naprawdę dużo. Dla formalności nad głową, wiadomo, to jest trochę wyższe auto, więc tutaj też jest super. Ale zobaczcie na Grześka. Tutaj już 192 cm wzrostu, siedzi za mną i też się zmieścił. A w jego przypadku naprawdę to nie jest taka oczywistość. I tak samo nad głową było ok, także ja się tego nie spodziewałem, że samochód z zewnątrz, robiący wrażenie przeciętnego samochodu, zaoferuje tak dużo miejsca na kanapie. Ale jeszcze jedna ciekawostka. Zobaczcie, wersja, którą jadę, to samochód z większą baterią. Ja o tym zaraz powiem. Ale ta wersja z większą baterią z tyłu ma dwa miejsca. I jest to samochód czteroosobowy. To się rzadko spotyka i nie wiem, czy ktoś wybiera Cuprę Born na samochód do przewożenia w sumie 5 osób, ale podkreślam, zwracam na to uwagę i pamiętajcie o tym. Model z większą baterią ma tutaj tylko 4 miejsca. Tak się pokazuje, 4. No i dobra, trochę podsumowując to, co powiedziałem do tej pory. Cupra, ale sportu mało, natomiast bardzo dużo miejsca. A teraz przeskakujemy do przodu.
I nie ma co ukrywać, że to jest moje ulubione miejsce we wszystkich Cuprach. Zaczyna się już od kierownicy. Uwielbiam ten kształt i przede wszystkim to logo. Nie wiem, o co chodzi z tym logiem, ale ja je naprawdę uwielbiam. Zawsze jak widzę Cuprę, to się śmieję do tego znaczka. Idiota. No ale tak jest. Bardzo dużą robotę robią tutaj te przyciski. Je mają nie wszystkie Cupry, nie we wszystkich odmianach i super, że to tutaj jest. To nie służy tylko do ozdoby, bo to są oczywiście przełączniki trybów jazdy. Nie będę w to wnikał, bo powiedziałem przecież, że to nie jest samochód o sportowym charakterze. Ale dla pełnej uczciwości. Te tryby naprawdę działają. Różnica między Eco, gdzie ten samochód jest mocno zdławiony, gorzej działa klimatyzacja i tak dalej, będzie zużywał dużo mniej energii i będzie naprawdę wolny. Natomiast tryby Cupra, Individual, jak sobie to wszystko pozmieniacie, to on naprawdę dostaje takiego drugiego powera. Przy czym nad tym powerem nie nadąża układ kierowniczy i tak dalej, więc czy z tych trybów się jakoś często korzysta? Ja raczej nie korzystałem. I chyba głównie dlatego, że gdy dotarło do mnie to wszystko, co dotyczy Borna, to ja jego charakter określiłem jako taki wygodny samochód na co dzień. To, co mi się tutaj najbardziej podoba odnośnie aspektów jazdy, to płynność. I oczywiście większość samochodów elektrycznych, a może nawet wszystkie, charakteryzują się płynnością jazdy, ale mam wrażenie, że tutaj to jest na jakimś wyższym poziomie. Bardzo podoba mi się oddawanie mocy przez ten samochód. Właśnie takie łagodne, takie pasujące do tego właśnie niesportowego charakteru. Na co dzień to jest raczej usypiający samochód, a nie dający emocje i być może to będzie dla Was zaletą, a nie wadą. Ale właśnie, wady. Powiem tak. Wiecie, jak Cupra chciałaby, żeby wyglądał fragment dotyczący multimediów, ekranów? Na pewno wolałaby, żeby wyglądał tak. No ale niestety ten fragment tak wyglądać nie może, bo muszę o tym coś powiedzieć. Może zaczynając od, chciałem powiedzieć zegarów, ale to nie są zegary. Nie wiem w ogóle, co to jest, bo po pierwsze, większy od tego jest mój telefon. Nie pasuje mi to do samochodu. Ja wiem, siedzę w samochodzie elektrycznym, jakby nie było. Nie pasuje mi to do tego samochodu. To jest nieczytelne. Znaczy inaczej, prędkość widać. To jest może najważniejsze. Ale cała reszta, nie podoba mi się to coś. Ale to jest pikuś. To może, jeśli chodzi o rozmiar, nie jest pikuś. No ale tak. Mówiłem już o tym wiele razy, że multimedia w zasadzie w całej tej grupie są najgorszą częścią tych samochodów. Jak to wyglądało u mnie w praktyce? Po pierwsze, to jest tak wolne, chociaż naprawdę chciałem powiedzieć coś brzydkiego, ale niech ten film będzie w pełni dostępny. Często jest tak, że wsiadam do tego samochodu, szczególnie właśnie po wejściu i uruchomieniu, że to się włącza, naciskasz przycisk, nic się nie dzieje, więc naciskasz go drugi raz, okazuje się, że ten pierwszy właśnie zadziałał, a tym drugim sobie wyłączyłeś to, co chciałeś włączyć albo chciałaś. Po drugie, czasem to działa szybko, a czasem przełączanie tych samych funkcji trwa 75 minut. Ale to i tak nie jest najgorsze. Najgorsze jest to, że może na przykładzie. Jest tutaj bezprzewodowe Android Auto i Apple CarPlay. Super, tak powinno być. Wydawać by się mogło, że to jest pewne rozwiązanie na być może nie korzystanie z jakichś ustawień samochodu, ale na przykład na korzystanie z mapy, ze słuchania muzyki, tego co myślę robimy najczęściej. Podłączam bezprzewodowe Android Auto i ono sobie działa, jadę gdzieś i nagle tu jest czarny ekran. Nie widzisz nic. Nie wiesz gdzie jedziesz, nie wiesz gdzie jesteś, nie możesz nic przełączyć, bo to po prostu nie działa. I nie ma na to reguły. Ten czarny ekran potrafi się włączyć od razu po sparowaniu telefonu, po wejściu do samochodu i sparowaniu się Android Auto. Potrafi się to zrobić w trakcie jazdy, potrafi się to zrobić na koniec jazdy. Nie mam pojęcia, o co chodzi. I też może zaznaczę, bo często mówią, że Android Auto działa super i tak dalej. No to właśnie to jest przykład na to, że tak jest nie w każdym samochodzie. Też on się nie za każdym razem łączy sam po wejściu do samochodu. Muszę to gdzieś tutaj łączyć. Może ciekawostka, żebym nie zapomniał odnośnie właśnie wsiadania do tego samochodu. Tego auta nie trzeba uruchamiać przyciskiem. Chociaż taki przycisk tutaj jest, ale wystarczy do tego samochodu wsiąść, włączyć drive, jedziemy. I tak samo na koniec parkujemy, naciskamy P, wysiadamy, to się wszystko samo wyłączy. Bardzo fajne rozwiązanie, takie trochę dziwne na początku i na pewno będziecie szukać przycisku do włączenia, ale jest to rozwiązane całkiem ciekawie. I to się sprawdza na co dzień. Ktoś spyta, po co jest ten przycisk? No czasami gdzieś sobie czekacie, stoicie dłużej, więc po prostu możecie sobie wyłączyć albo włączyć samochód, jak się wyłączy sam po naciśnięciu P.
Więc dobrze, że on jest, ale generalnie to jest całkiem ciekawe rozwiązanie i być może warte kopiowania. No, wracając do tego systemu. Klimatyzacja. Widzicie, że nie ma tu żadnego przycisku, więc wszystko obsługujemy dotykowo. Ktoś powie, że ok, te przyciski od zwiększenia, czy miejsca dotykowe, od zwiększenia czy zmniejszenia temperatury są tutaj. Można je sobie dotknąć, można przejechać palcem od lewej do prawej, tak samo z głośnością. Ok, ale powiedzmy, że wyłączył Ci się ten ekran i włącz klimatyzację. Co z tego, że mogę zrobić chłodniej, jak ona nie działa? Więc nie ma chyba się co nad tym pastwić dłużej. Myślę, że to nie jest pierwszy test dotyczący samochodów czy multimediów z tej grupy, więc pewnie większość z Was o tym wie, ale naprawdę mnie to wkurzało w tym fajnym samochodzie, więc musiałem to z siebie wyrzucić. Masakra. Natomiast zdecydowanie masakrą nie jest system audio, który ten samochód oferuje w tej wersji marki Beats. I jeśli już uda Wam się to wszystko włączyć i będziecie słuchać tego nagłośnienia, to ono brzmi naprawdę fajnie i bardzo podoba mi się to, że mamy tutaj tak dużo ustawień. Czemu? Bo dzięki temu zdecydowanie większa grupa odbiorców będzie w stanie dostroić charakter tego dźwięku do swoich preferencji. Zdecydowanie fajnie to gra. Ale dobra, wystarczy o tym. Teraz jeszcze trochę do wrażeń z jazdy i część elektryczna. I na wrażenia z jazdy, jeszcze na chwilę zostając we wnętrzu, wpływają na pewno fotele. Mega podoba mi się to obicie. Nie wiem, czy to jest zamsz, nie znam się na zamszach, ale zwracam Wam uwagę na kształt tego fotela. To są takie fotele, powiedzmy, kubełkowe. Co to znaczy? Ano znaczy tyle, że mamy tutaj zintegrowany zagłówek i ja zawsze zwracam na to uwagę, bo taki fotel, może to jest ta sportowa część Cupry Born, w sportowych samochodach to sprawdza się świetnie. Fotel Was okala na zakrętach szybkich i tak dalej, to jest świetna rzecz, ale nie wyregulujecie sobie tego zagłówka tak jak wtedy, gdy jest on oddzielny. Więc zawsze w przypadku foteli kubełkowych czy ala kubełkowych sprawdźcie to na sobie, nie w 5 minut wokół salonu. Taka moja rada. Ale generalnie te fotele i bardzo fajnie wyglądają i są bardzo wygodne. Jedyna rzecz, sprawdźcie, czy nie za krótkie będzie dla Was siedzisko. A już sama jazda, chociaż trochę o tym powiedziałem, ale kilka aspektów. Wyciszenie. I tu jest właśnie dziwnie, bo ja mam takie wrażenie, że ten samochód wyciszony jest w miarę dobrze. Może nie gdzieś przy 140, ale kto jeździ 140 elektrykiem, ale strasznie słychać wszystko, co dzieje się obok. Może dzieje się tak dlatego, że przednia szyba ma poprawiać wrażenia akustyczne, ale boczne nie. I o ile z przodu na przykład przejechał autobus, ja go za bardzo nie słyszę, ale mam wrażenie, że jakby tutaj gdzieś na przystanku stały dwie osoby i ze sobą rozmawiały, to bym słyszał, co mówią. Dziwne wrażenie. Ale generalnie przy jeździe w mieście jest ok, na trasie trochę gorzej. Mówią o wyciszeniu. A teraz ile to, no nie pali, ale zużywa energii, czyli część elektryczna. Cupra Born może być wyposażona w dwie baterie. 58 kWh lub tak jak w testowanym modelu, kWh 77. Czyli wartość całkiem godna. W teorii, czy tak jak podaje producent, ten samochód może przejechać nawet 550 km na jednym ładowaniu. Jak jest natomiast u mnie w praktyce? W takiej codziennej jeździe po mieście mój zasięg, taki realny, to jest jakieś 400 km, 420 max, co i tak uznają za całkiem dobry wynik, bo oznacza to, że ja tutaj zużywam poniżej 20 kWh. Czyli jest całkiem ok, a ja naprawdę nie jeżdżę tym samochodem jak dziadek. Pod miastem moje wyniki kręciły się wokół 17 kWh, natomiast ekspresówka to około 24, a autostrada jakieś 28-29 kWh. Jeszcze słowo odnośnie ładowania. Wariant z mniejszą baterią przyjmie prąd o mocy 120 kW, a ten z większą baterią o mocy 170. Także powinna to być już taka zauważalna różnica, która może zaoszczędzić trochę czasu. I muszę jeszcze zwrócić uwagę na jedną rzecz, taką chyba trochę dziwną. Mamy tutaj takie szybki, które powinny nam zwiększyć widoczność. Ale ja mam takie wrażenie, że ok, na tym słupku widzę więcej, ale na tym to widzę mniej. Czemu? No bo mam nie jeden słupek, ale dwa. I co z tego, że jest ta szybka, jak ja głównie widzę te słupki, zamiast kogoś, kto wchodzi na pasy. Ale może to jest moje wrażenie, jak tym samochodem jeździliście, to dajcie znać, jak było u Was. Zmiana trybów jazdy przełącznikiem za kierownicą jest do przyzwyczajenia. Fajnie, że z tyłu mamy dwa porty USB typu C. No i jeszcze kwestia jazdy na tych dwudziestkach i pracy zawieszenia, którego charakterystyka okazuje się naprawdę zaskakująco komfortowa.
No i dobra, przed ceną jeszcze jedna rzecz, czyli wygląd, bo nie można tego pominąć. Zakładam, że pewnie tak jak wiele samochodów, ten model albo Wam się bardzo spodoba, albo nie spodoba Wam się w ogóle. Ja jestem w takiej może dziwnej grupie, której na początku ten samochód się nie podobał, a potem spodobał się bardzo. Wpłynęły na to na pewno takie dodatki. Ten napis Cupra pod znaczkiem. Takie niby nic, ale dla mnie to robi robotę. Tak jak mówiłem, progi. Super. Dyfuzor w aucie elektrycznym. To są takie rzeczy, które robią tutaj robotę. A we wnętrzu fotele i ta kierownica. Ja to w Cuprach uwielbiam. Dajcie znać, co Wy sądzicie na temat wyglądu tego samochodu, który jest całkiem specyficzny. Pytanie natomiast, czy całkiem specyficzna jest też cena. Sprawdzamy zatem, ile takie cacko kosztuje. Cupra Born z tegorocznej produkcji z akumulatorem o pojemności 58 kWh to koszt 181 800 zł. Natomiast wybór prezentowanej wersji z akumulatorem o pojemności 77 kWh zwiększa nam koszt zakupu do poziomu 199 000 zł. No i co myślicie? Pytam już tak bardziej generalnie, nie co do samej Cupry Born, tylko w zasadzie do tego, od czego ten film zacząłem. Bo takie czasy idą. Właśnie tak ma wyglądać nasza elektryczna przyszłość, gdzie nawet sport ma być elektryczny. I czy to da się połączyć? Mam pewne, chyba trochę uzasadnione wątpliwości. Ja bym to widział troszkę inaczej. No ale jest jak jest, dajcie znać, co Wy sądzicie o tym wszystkim, o tym kierunku, w którym to idzie, gdzie nawet sportowe marki mają już w pełni elektryczne modele i czy bez tego dźwięku, tych wszystkich wrażeń, które daje samochód spalinowy, szczególnie z fajnym, dużym spalinowym silnikiem, czy to wszystko da się zastąpić samochodami elektrycznymi. Czekam jak zawsze na Wasze opinie w komentarzach. Podziękuję za wszystkie oceny, bo jest tego ostatnio naprawdę bardzo dużo. Jest też bardzo dużo nowych widzów, więc bardzo serdecznie Was tutaj witam. Mam nadzieję, że zostaniecie na dłużej i bardzo Wam dziękuję za wszystkie interakcje. Wiecie, że to małe kliknięcie dla Was czy napisanie komentarza to dla mnie duża rzecz, bo to po prostu pozwala mi rozwijać kanał i zdobywać chociażby takie fajne, dziwne, przyszłościowe samochody. A jeśli chcecie zobaczyć ich więcej i żeby YouTube powiadomił Was, że na mój kanał wjechał kolejny odcinek, to w tym momencie zostawcie subskrypcję. I co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Dzięki, trzymajcie się. Cześć!